Jesteśmy na Kongresie Przyszłości, a o przyszłości będę rozmawiał z przewodniczącym Komisji Inwestycji i Rozwoju, panem Tomaszem Gorzewskim. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry państwu. Panie radny, no obecna kampania wyborcza do Rady Miasta na prezydenta Olsztyna upływa pod znakiem inwestycji w osiedla. Wręcz niektórzy nazywają kampanią chodnikową. Czy zgodzi się pan z faktem, że po tym czasie tych dużych inwestycji tramwajowych, drogowych, w hale Urania, czas zainwestować po prostu w proste rzeczy takie jak chodniki, ławki, parki, drogi osiedlowe? Znaczy, cieszy mnie taki kierunek, bo uważam, że w tej chwili kończymy, zresztą co jakiś czas o tym mówię, kończymy te nasze wielkie inwestycje, ale przez ten czas, no bo jednak obciążenie budżetu, no i pewne zawirowania w finansach samorządów spowodowały, że wiele takich mniejszych rzeczy, no niestety gdzieś znalazły się na uboczu. Jeżeli chodzę po swoim czy po sąsiednich osiedlach, to widzę, ile takich rzeczy trzeba zrobić i one nie mogą dłużej czekać. To właśnie jest chociażby zainaugurowany przez nas wcześniej, przez nasz klub, fundusz chodnikowy. Ja uważam, że on musi wrócić, bo bez tego te chodniki, te drogi lokalne, które od lat nie mogą się doczekać albo remontów, albo nawet wybudowania, nie będą miały szansy realizacji. Uważam, że powinien być taki stały fragment budżetu, jako budżet właśnie w kierunku tych drobnych, one nie są drobne, ale tych tematów takich mniejszych, które dotyczą bezpośrednio naszych osiedli. I druga rzecz, zieleń. Zarząd dróg po tych naszych inwestycjach przejmuje tereny po zakończeniu gwarancji. Przybywa im bardzo dużo obowiązków. Właśnie dotyczy to terenów zielonych. I z kolei powinniśmy mieć również, czy zarząd dróg powinien dysponować dużo większą pulą niż w tej chwili, właśnie z przeznaczeniem na zieleń, ale nie tylko na jej utrzymanie, ale także na możliwości jej rozwoju. Tam, gdzie my mieszkamy, tam, gdzie wypoczywamy, tam, gdzie jesteśmy po południu, trzeba o te nasze tereny osiedlowe zadbać. Jest pan radnym z południowych osiedli Olsztyna, z Jarot, osiedla Generałów. I tam też pan mieszka, więc o tych tematach chciałbym porozmawiać. Czy ulica Wilczyńskiego powinna zostać wyremontowana w trakcie najbliższej kadencji? Musimy, trochę staram się odwrócić pewien sposób myślenia. Przy każdej rzeczy, która będzie się działa, raczej bym zaczynał przede wszystkim od pytania, jaki problem mieszkańców będzie rozwiązywał na przykład taka czy inna inwestycja. Pytanie o jej zakres, bo na przykład co ja najbardziej zauważam po tych rozmowach z mieszkańcami właśnie tych osiedli, tych południowych osiedli. Tam bardzo intensywnie zwiększa się zabudowa, powstają nowe osiedla, właściwie takie w okolicach ulicy Jarockiej. Nasza Sikorskiego już nie przeniesie więcej ruchu, więc ten temat, który cały czas wraca, czyli połączenia z osiedla Generałów do ulicy Warszawskiej, to już jest taki priorytet, który moim zdaniem już nie może dłużej czekać. To musi znaleźć rozwiązanie właśnie w tej kadencji. Ulica Wilczyńskiego, tu są kwestie obaw pewnych, bo wiemy, jak są takie duże inwestycje. Jedno z planowanych to jest przebudowa związana jednak z linią tramwajową. I tu mieszkańcy się obawiają w pewnym sensie, jaki efekt to ma przynieść, jaka korzyść wyniknie z takiego rozwiązania. Tym bardziej, że to nie będzie prosta inwestycja, bo ona ma się kończyć estakadą. Wróciłbym do tego tematu i jeszcze raz do tego, co mówiłem, czyli jaki problem na dzień dzisiejszy mieszkańców będzie rozwijała ta inwestycja. A może są bardziej te, które są bliższe, bardziej pilne, które trzeba by już rozwiązywać teraz. No bo właśnie jak mówimy o połączeniu osiedla Generałów z Aleją Warszawską, to przed oczami nam się rysuje ogromna droga, najlepiej czteropasmowa, dwa pasy w jedną stronę, dwa pasy w drugą, ale pan ma również pomysł, jak to rozwiązać taniej, szybciej i przede wszystkim efektywniej. Znaczy właśnie jest taka rzecz, że na każde te pomysły, te koncepcje mają już wiele lat i wydaje mi się, że Olsztyn przez te lata od ich powstania jest zupełnie innym miastem niż wtedy, kiedy te założenia były czynione. I powinniśmy na dzień dzisiejszy przyjrzeć się ponownie tym wszystkim koncepcjom, właśnie tutaj temu planowi chociażby, który jest związany z połączeniem do Warszawskiej, albo z drugiej strony mamy może nie identyczny problem, ale mamy problem nowego osiedla, osiedla premium, które powstaje na terenach takich trochę dziewiczych i ma
w pewnym sensie ciąży rozwiązaniami, czyli ma komunikację publiczną, ma szkoły, ma tereny zakupów przy ulicy Krasickiego. I w związku z tym, a istnieje tam takie wąskie połączenie, które właściwie jest, wymaga przyjrzenia się temu rozwiązaniu. To rozwiązanie jest, tylko wymaga tego, żeby spokojnie przez najbliższą, właśnie przez najbliższy rok, dwa, żeby doprowadzić do jego dobrego zakończenia dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, a to jest coraz większe osiedle. I tak jak mówię, podobna kwestia naszego rozwiązania, które mówię naszego, no bo przecież mieszkam na osiedlu generałów, tego oczekiwania, w jaki sposób to powiązanie do warszawskiej ma funkcjonować. Czy to będzie ten wielki projekt, czy też znajdziemy może inne właśnie rozwiązanie, które pozwoli nam, że nie będzie tak wielką inwestycją kilkusetmilionową, a może pozwoli nam zrobić to znacznie niższymi kosztami, bo jest to powiązanie, to połączenie jest bardzo potrzebne. Uważam, że jest niezbędne. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu bardzo.